Dzień dobry, witam Was moi kochani serdecznie na moim kanale. Moi drodzy, na początku bardzo chciałam Wam podziękować za liczne, bardzo mądre i pełne empatii komentarze, które pojawiły się pod naszym filmikiem sobotnim. I praktycznie na tym chciałabym zakończyć już ten temat. Mam nadzieję, że więcej takiego tematu już nie trzeba będzie na naszym kanale poruszać. Więc jeszcze raz z całego serca bardzo Wam dziękuję. Moi drodzy, dzisiaj do Was przychodzę z takim króciutkim filmikiem dotyczącym sytuacji w Austrii. Chodzi mi tutaj o sytuację, jak wygląda sprawa wprowadzenia tych obowiązkowych szczepień w Austrii, o których tak bardzo szeroko mówiło się jeszcze w starym roku. Może zacznę od tego, że no niestety ten lockdown, który został wprowadzony przed świętami Bożego Narodzenia, no na niewiele się zdał, ponieważ pojawił się nowy w Europie, nowy wariant wirusa i niestety zachorowania oczywiście troszeczkę spadły w momencie, kiedy wprowadzono ten lockdown przed Bożym Narodzeniem. Było to ponad 16 tysięcy. Później spadło to do 9 do 10 tysięcy dziennie. W tej chwili jest to 12-13 tysięcy zachorowań dziennie. No i Austriacy postanowili, że lockdown jednak na niewiele tutaj się zda. No i trzeba będzie jednak wprowadzić te obowiązkowe szczepienia. 20 stycznia Parlament Austriacki przegłosował ustawę mówiącą o tym, że wszyscy Polacy powyżej 18 roku życia powinni zaszczepieni być trzema dawkami szczepionki. Nie mówi się konkretnie, jaką szczepionką powinni się szczepić Austriacy, ale na pewno wszystkimi szczepionkami, które zostały wprowadzone i pozwolono na to, że można nimi szczepić. Oczywiście tutaj mowa o Johnsonie, o Pfizerze, nie wiem, coś tam była chyba jeszcze jakaś trzecia szczepionka, ale w tej chwili wyleciało mi z głowy, jak ona się nazywała, ale w każdym razie wiecie, o co chodzi. No więc Austriacy muszą się szczepić, ale ta ustawa jeszcze musi być jak gdyby zatwierdzona przez Urząd Federalny, który jest taką wyższą izbą niż parlament. No ale z tego, co się mówi, to jest pełne poparcie i na 99,9% ta ustawa zostanie wprowadzona i zostanie wprowadzona od razu na drugi dzień po uchwaleniu. Ta wyższa izba ma głosować 3 lutego, czyli od 4 lutego już ta ustawa wejdzie tutaj w Austrii w życie. Jak powiedziałam, będzie dotyczyło to wszystkich osób powyżej 18 roku życia. Na początku był taki plan, żeby zaszczepione były również wszystkie dzieci powyżej 14 roku życia, no ale ponieważ było no, tak dosyć głośno i dużo eksperci opowiadali się na ten temat, że jest to po prostu na tą chwilę niepotrzebne, żeby jednak zostawić tutaj rodzicom pełną dowolność, czy chcą szczepić dziecko, czy nie. Dlatego jednak zostawiono w obecnej formie, czyli od 18 roku życia wszyscy mieszkańcy Austrii, nieważne czy mają obywatelstwo austriackie, czy nie, ważne, że tutaj mają meldunek, tutaj mieszkają, pracują, muszą być zaszczepieni trzema dawkami. Czyli tymi dwoma dawkami podstawowymi oraz tą trzecią taką dawką przypominającą. Oczywiście tutaj nie obyło się bez protestów i nadal praktycznie w każdy weekend, w piątek albo w sobotę tutaj na bardzo dużo Austriaków wychodzi na ulicę i odbywają się takie masowe protesty. Nie są one tak bardzo agresywne, jak miało to miejsce pod koniec listopada i na początku grudnia, no ale jednak te protesty są. Ale muszę Wam powiedzieć, że praktycznie 75% Austriaków jednak jest za tym, żeby był wprowadzony obowiązek tych szczepień.
I teraz, moi drodzy, jak to będzie wyglądało w praktyce? No więc, jeżeli ta Izba Wyższa, ten Urząd Federalny zatwierdzi tą ustawę, czyli od 4 lutego, 4 lutego to jest bodajże sobota albo piątek, ta ustawa będzie obowiązywała. No i jak to będzie wyglądało? No więc najpierw rząd austriacki, Ministerstwo Zdrowia do wszystkich gospodarstw domowych roześle takie informacje, że już są obowiązkowe szczepienia i będą prosić o to, żeby wszyscy zaczęli się szczepić, jeżeli jeszcze nie są zaszczepieni. Osoby niezaszczepione będą miały czas do 15 marca, żeby spokojnie umówić się na termin i żeby przyjąć tą pierwszą dawkę szczepionki. Nikt tutaj nie będzie dokonywał żadnych kontroli, więc obywatelom daje się te 1,5 miesiąca na to, no żeby mogli przespać się z tym, zastanowić się, ustalić termin i się ewentualnie zaszczepić. Po 15 marca zostaną prowadzone kontrole. Kontrole nie będą polegały na tym, że policjanci będą pukać od drzwi do drzwi albo będą wysyłane wezwania do obowiązkowego szczepienia lub nakładane jakieś kary. Od 15 marca będą to tak zwane kontrole wyrywkowe. Co to znaczy? Czyli na przykład, jeżeli będzie kontrola drogowa kierowcy, wówczas policjanci przy okazji tej kontroli mogą poprosić o dowód szczepienia. Również na ulicach mogą zdarzać się takie wyrywkowe kontrole. Jeżeli osoba zostanie przyłapana na tym, że po 15 marca, oczywiście mówię, że nie jest jeszcze zaszczepiona, wówczas zostaje nałożony mandat w wysokości 600 euro. Każda osoba ma prawo nie zgodzić się z nałożonym mandatem i może prosić o to, żeby sprawa skierowana została do sądu. Ale wówczas w sądzie może nałożona być kara do 3600 euro. Ale jest tutaj, jeżeli już ktoś otrzyma taki mandat, to jest taka furtka też dla obywatela, jak gdyby zostawiona, że jeżeli dostaniecie ten mandat, to macie okazję takiego zreflektowania się i macie jeszcze 2 tygodnie czasu na to, żeby przyjąć pierwszą dawkę szczepienia. I jeżeli pokaże się, że zaszczepiło się, wówczas ten mandat zostanie cofnięty. No ale niestety, jeżeli się nie zaszczepicie, no to mandat trzeba zapłacić. Takich mandatów obywatel może dostać w ciągu roku 4. Jak to będzie wyglądało w praktyce, kochani? No nikt tego jeszcze nie wie. Na pewno w tej ustawie został zawarty zapis, że za niezapłacony mandat nikogo się nie będzie wtrącać do więzienia. Ale z drugiej strony jest taki absurd, ponieważ jest w ustawie inny zapis, w ustawie, która generalnie dotyczy niezapłaconych mandatów w Austrii, że no za niezapłacone mandaty niestety trzeba iść odsiedzieć swoje. Myślę, że tutaj ustawodawca miał na myśli to, że nie można zamienić kary pieniężnej na przykład na pobyt w więzieniu, dajmy na to 30 dni czy 40 dni. Tam pewnie dniówka za jeden dzień pobytu w więzieniu wynosi, powiedzmy, niech to będzie 30 euro, no i to później pomnożą przez ilość dni, no tak, żeby odsiedziało się ten mandat. No więc nie ma możliwości zamiany mandatu na
na siedzenie w tym więzieniu, tylko po prostu trzeba mandat zapłacić. Ale z drugiej strony właśnie jest inna ustawa, która mówi o tym, że jeżeli mandatu się nie zapłaci, no to tam ileś tych wezwań przychodzi, no i jeżeli komornik na przykład nie może wyegzekwować tej kwoty, no to wówczas obywatel może trafić do więzienia. No więc tak, moi drodzy, wygląda sprawa mandatów. Jak to będzie wyglądać w rzeczywistości, no to się okaże. W każdym razie jest praktycznie na 100% pewne, że od 4 lutego ta ustawa będzie obowiązywała. Mówiłam Wam, że obowiązkiem szczepień będą objęte wszystkie osoby powyżej 18 roku życia. Oczywiście będą pewne wyjątki. Jeżeli stan zdrowia nie pozwala na to, żeby osoba przyjęła szczepionkę, wówczas musi legitymować się odpowiednim takim zaświadczeniem od specjalisty, nie od jakiegoś tam lekarza rodzinnego, ale to musi być naprawdę specjalista od danych chorób, który wystawi takie oświadczenie, że ta i ta choroba niestety uniemożliwia danej osobie przyjęcie szczepionki. Również kobiety w ciąży nie muszą się szczepić oraz ozdrowieńcy. Ale jeżeli ktoś jest ozdrowieńcem, to jest jak gdyby zwolniony z tego obowiązkowego szczepienia do 180 dni. W Niemczech jest przepis, że do 90 dni ozdrowieniec nie musi się szczepić. No tutaj Austria ma takie trochę luźniejsze te przepisy i do 180 dni szczepić się nie trzeba. Kiedyś również było tak, że trzecią dawkę, tą przypominającą, można było po 6 miesiącach przyjąć. W tej chwili praktycznie już po 3,5 do 4 miesięcy po przyjęciu drugiej dawki można przyjąć trzecią dawkę. No ja drugą dawkę przyjęłam bodajże 20 chyba września, no to mamy październik, listopad, grudzień, styczeń. No także praktycznie na początku lutego już mogę przyjąć tą trzecią dawkę. No i jak widzicie, czy chcę, czy nie chcę. Nie chcę, no to niestety nowe przepisy będą mnie obligowały do tego, że będę musiała przyjąć tą trzecią dawkę. Kajan bodajże termin trzeciej dawki ma w przyszłym tygodniu, bo on jakoś miesiąc wcześniej ode mnie przyjął pierwszą i drugą dawkę. No więc jeszcze raz, osoby, które są chore i ze względów zdrowotnych nie mogą przyjąć szczepionki, są zwolnione, kobiety w ciąży oraz ozdrowieńcy do 180 dni po ozdrowieniu oraz dzieci poniżej 14 roku życia. Jak to w ogóle teraz, jak my tutaj funkcjonujemy, czy są tu jakieś kontrole, czy trzeba robić te testy i tak dalej. No więc, moi drodzy, muszę Wam powiedzieć, że w większości sklepów przemysłowych ta zasada nie obowiązuje w sklepach z żywnością, czy w aptekach, czy w bankach, ale we wszystkich sklepach typu S&A, H&M, Billa, nie Billa, tylko Obi, jakieś tam sklepy typu IKEA na przykład, sklepy wszelkiego rodzaju, nawet te malutkie takie sklepiki odzieżowe z artykułami gospodarstwa domowego, praktycznie wszędzie sprawdzają, czy posiadamy paszport covidowy. No i nawet ostatnio chciałam wejść chyba w piątek do S&A i tak dosyć się spieszyłam, bo to pomiędzy jedną a drugą pracą. I chciałam właśnie szybciutko tam za czymś zajrzeć do S&A, no i ochroniarz stał, no i oczywiście wszystkim te paszporty sprawdzał, no a ponieważ ja gdzieś komórkę po prostu miałam głęboko w torbie i zaczęłam szukać, ale tyle miałam, no jak każda kobieta w torebce, miałam tyle tam tych klamotów różnych, no więc stwierdziłam, że nie chce mi się szukać, po prostu już w ogóle tam nie pójdę od tego sklepu i nie będę tego szukała, bo po prostu nie mam na to czasu. No więc osoby, które niestety nie pokazały, nie mogły wejść do S&A. I też byłam w takim malutkim tureckim sklepiku w sobotę z artykułami gospodarstwa domowego i tam również sprzedawca
Bardzo malutki sklepik, gdzieś tam na rogu, jakiejś małej uliczki. No i też kierowca, sprzedawca zapytał się mnie, czy mam paszport covidowy. Ja mówię, że tak. No i wyciągnęłam komórkę, no i chcę już mu tam pokazywać. On mówi, dobra, dobra, już nie pokazuj, wierzę ci, ale mówi, sorry, że pytam się o to, ale tylko wczoraj miałem trzy kontrole policyjne, dlatego no uczulony jestem na to bardzo. No oczywiście do wszystkich restauracji, do wszystkich knajp, nawet jak nie sprawdzają przy wejściu, no to kiedy siedzimy już przy stoliku, podchodzi do nas kelner, no to zanim przyjmie zamówienie, no to żąda od nas pokazania tego paszportu covidowego. No więc, moi drodzy, tak to wygląda. Moi klienci, a dokładnie rodzice moich klientów, niestety nie zrezygnowali z tego, żebym pokazywała to szczepienie PCR. No i niestety 2 razy w tygodniu muszę robić ten test. No tak jak wiecie, mamy możliwość tego szybkiego testu, który darmowy jest, zrobić sobie w domu, no i wysyłać później tam przez internet. No i tam za ileś godzin dostajemy, maksymalnie do 24 godzin dostaniemy wynik, no ale w praktyce to jest tak, że ostatnio nawet dostałam już wynik po 3 godzinach. No więc dalej muszę pokazywać tym moim klientom, że oprócz tego, że zaszczepiona jestem, no to muszę mieć ten paszport i muszę Wam powiedzieć, naprawdę, bynajmniej ci Austriacy, z którymi ja mam kontakt na co dzień, są naprawdę sfiksowani na tym punkcie, bardzo się boją. Nawet doszło do tego ostatnio, że jak przyszłam na lekcję pianina, no to rodzice byli w maseczce w domu, no i wymagali ode mnie, żebym ja również założyła podczas lekcji tą maseczkę. Także jak widzicie, łatwo nie ma. Niestety. Moi kochani, to chyba tyle, co chciałam Wam na dzisiaj przekazać. Mam nadzieję, że. Chociaż mam wrażenie, że coś zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, ale mówię, no, w tej chwili nie potrafię sobie przypomnieć. Słuchajcie, jeżeli będziecie mieli jeszcze jakiekolwiek pytania odnośnie tej sytuacji w Austrii, to oczywiście śmiało pytajcie, zostawiajcie komentarze pod filmikami. Zapraszam do subskrybowania, do zostawienia palucha w górę, jak zwykle. Jeżeli nie nacisnęliście jeszcze tego małego dzwoneczka tutaj na dole, to proszę nacisnąć. On Wam przypomni, że już na naszym kanale pojawił się nowy filmik i nic Was nie ominie. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj w komplecie, w zdrowiu spotkamy się w sobotę. Filmik dla Was już się przygotowuje. Także, moi drodzy, widzimy się w sobotę po południu. Piszcie tam w komentarzach, co u Was, co myślicie o tych obowiązkowych szczepieniach, jak Wy się czujecie, jeżeli jesteście z innego kraju niż Polska, a wiem, że dużo mam takich widzów, no to zapraszam, żebyście napisali, jak ta sprawa z tymi obowiązkowymi szczepionkami wygląda u Was w kraju. Jestem bardzo ciekawa. Moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i cóż. Widzimy się jak zwykle w sobotę. Pa, pa!